Poranek dwójki, 10 minut po godzinie ósmej. W studiu nasz zapowiadany gość, pisarz Szczepan Twardoch, autor takich znanych książek jak Wieczny Grundwald, Morfina czy Drach. Dzień dobry. Dzień dobry. No a jutro ukaże się pana najnowsza powieść, Król. Piękne samochody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew, boks, dzielnice nędzy i luksusowe burdele, błoto, woli i eleganckie ulice śródmieścia, Żydzi i Polacy, getto ławkowe i walki uliczne. Etniczny, społeczny, religijny i polityczny tygiel Warszawy 1937 roku, a ponad wszystkimi podziałami zasady gangsterskiego świata, w którym siła jest najcenniejszą walutą. To opis wydawnictwa i zapowiedź tego, co w tej książce znajdziemy. Dwudziestolecie międzywojenne nie wydaje się być pana ulubionym okresem historycznym, a jednak wraca pan do tego czasu. Ja chyba, chyba nie mam ulubionych okresów historycznych. Nie mam staram się unikać jakichś takich y, sentymentalnych obrazów dawnych belle epok, y, zważywszy na to, że y, epoki stają się pięknymi epokami zwykle dopiero jak się skończą. Jak się w nich żyje, to się tego ich y, piękna raczej nie dostrzega. Y, no, ale tak, wracam, bo to jest, y, to jest ważny okres jakoś. Chyba dla naszej y, naszej historii, a też y, poniekąd ta książka y, wyniknęła jakoś z y, y, z researchu, który, który robiłem do morfiny. Jakby tam przy tamtej okazji pojawiła mi się postać y, taty Tasiemki, takiego przedwojennego przedwojennego gangstera, autent, autentyczna mhm. postać gangstera powiązanego z PPS-em, ze związkami zawodowymi, a jeszcze wcześniej z organizacją bojową PPS-u. No i jakoś z lektur na ten temat król mi się w ogóle pojawił, ta powieść mi się w ogóle pojawiła. Na tacie tasiemce wzorowany jest jeden z bohaterów króla, to znaczy kum Kaplica. Nie chciałem jednak na początku mia to miał być w ogóle sam ta tasiemka, ale potem stwierdziłem, że, że jednak potrzebuje tej większej swobody. Potrzebuje postaci fikcyjnej, e, nieautentycznej. Mm -hmm. e, rzeczywiście Pan gdzieś w wywiadzie też mówił o, o tym e, researchu, e, który czerpał pan przede wszystkim z gazet przedwojennych. Tak, bo to jest, to jest bardzo dobre źródło e, do poznania codzienności, więc ja sobie sprawiłem hmm, ksera, hmm, ksera trzech dzienników przedwojennych, ABC naszego przeglądu i Kuriera, przy czym ABC była bardzo antysemicka, nacjonalistyczna gazeta związana z Falangą. Nasz przegląd był żydowską, ale redagowaną po polsku i dlatego mi dostępną gazetą, taką zasadniczo związaną z Bundem. Natomiast kurier codzienny, powiedzmy, taka umiarkowanie prorządowa, centrowa, centrowa polska gazeta. I. Przewertowałem kilka miesięcy tych dzienników, wydań z każdego dnia, śledząc jakby te trzy, trzy spojrzenia na, na codzienność ówczesnej Warszawy i świata, też w ogóle i polski jako taki. No i to bardzo dużo daje, bo to, to sprawia, że łatwo stworzyć autentyczną scenografię, w której poruszają się bohaterowie. Jakby wtedy. Dzięki gazetom, yy, świat się dzieje na drugim planie. Drugi plan nie jest statyczny, tylko, mm -hmm. tylko coś, coś na nim idzie, coś, coś się dzieje. Bohaterowie są w nim zanurzeni, prawda? I, mm -hmm. i w głębokim ja stanie. Oczywiście, to jest bardzo Tam. cenne i wzbogacające. Yy, ale czy jak tak pan yy, po, po tym researchu intensywnym, po przeczytaniu tych gazet, musiał pan. Yy, na chwilę to wszystko odłożyć, bo ten obraz, myślę, który kreśli pan w Królu, ale który też się pewnie mhm. panu pojawił i, i, i te postacie się panu... Y, pan lubi mówić, że, że pisze takie książki, które, które musi napisać, które w jakiś mhm. sposób tam pęcznieją gdzieś tam y, i te obrazy są na tyle wyraziste, na tyle silne, że, 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 że musi pan to przelać na papier. Czy, czy miał pan taki moment, że, że musiał odreagować tę, tę lekturę? Nie. To znaczy, ja z, z, kiedy, kiedy kończę powieść, wtedy, wtedy zwykle mam taką potrzebę dekompresji, takiego zupełnie odłączenia się od tej książki i jakby zamknięcia jej, co się zwykle zresztą pokrywa później z, z tym okresem, w którym muszę o niej najwięcej mówić. <głosy> <głosy> Natomiast nie, kiedy piszę, to ja właśnie nie mogę się odłączyć. Ja muszę być jak, naj, jak najgłębiej zanurzony w świecie, który próbuję opisać. I dlatego nie mogę sobie robić dni wolnych przy pisaniu, bo jeden dzień, mhm. kiedy nie piszę i kiedy nie jestem zajęty książką, sprawia, że wychodzę z tego, z tego skupienia, z tej koncentracji, mhm. którą muszę mieć, żeby pisać, i stracę. Rytmu. Tak, i potem potem potrzebuję paru dni, żeby wrócić z powrotem, żeby się z powrotem w ten rytm wciągnąć, więc no, jeden wolny dzień to owocuje straconymi kilkoma dniami, więc no, staram się sobie na to nie pozwalać. Mhm. Ale pan też jest y, takim pisarzem, który nie boi się mówić o tym warsztacie, że, że na przykład no, pisanie jest to jest niczego. w pewnym sensie no, dosyć męczące, że to jest trudne zadanie, że to jest takie stawianie sobie poprzeczki, y, no, dosyć ambitne. Z jednej strony, wie pan, jest męczące, a z drugiej strony zawsze jak mam, jak, jak się zamierzam użalać nad sobą, to przypominam sobie, y, że ciężko to miał mój dziadek na kopalni. <noise> I na której zginął zresztą, nie? A, a, a nie ja przy, przy moim biurku. Więc yy, to mnie jakoś yy, chyba pozwala mi się ustrzec przed użalaniem się nad sobą. Natomiast, wie pan, to jest męczące tak jak chyba każda intelektualna praca, którą się wykonuje yy, każdego dnia i to długo. Nie? Ja, jestem, ja mam taki bardzo ekstensywny model pisania, ja nie potrafię pracować krótko, intensywnie, tylko ono potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby m, muszę siedzieć, nie wiem, 10 godzin przy komputerze, żeby z tych 10 godzin ym, wygospodarować tych, nie wiem, te dwie tego takiego maksymalnego skupienia, pozwalającego mi na w zasadzie samo pisanie, prawda? I ja wiem, że inaczej nie umiem, nie jestem w stanie się inaczej skupić, no więc to kosztuje mnie po prostu bardzo dużo, bardzo dużo czasu i yy. Wszystko inne na tym cierpi. <noise> Wróćmy do książki, do króla, do postaci Jakub Szapiro. Czy są właśnie na ile one, na ile te postaci są, są autentyczne, a na ile one są zlepione, sklecone? Z tego, co się Panu pojawiło po Kumka, tej lekturze. Kum Kaplica i książkowi Kumka Kaplica i doktor Radziwiłek są bardzo blisko wzorowani na e, autentycznych postaciach, tak jak mówiłem wcześniej, Tacie Tasiemce i doktorze Łokietku. Łącznie z wyglądem, z, z wpływami, z metodami działania, z politycznym umocowaniem, z, ze źródłami zarobkowania, z biografią. Natomiast no, tutaj odszedłem troszkę o tyle, że, że pod koniec lat 30. Tata Tasiemka już nie był, nie był w centrum tego, tego podziemnego życia Warszawy, tego gangsterskiego życia Warszawy. A ja potrzebowałem roku 37. Znaczy, potrzebowałem, żeby akcja działa się w roku 37. Yy, oraz Tata yy, Tasiemka ta nie trafił do Berezy Kartuskiej, a ja potrzebowałem wysłać swojego bohatera do Berezy Kartuskiej. Mhm. Dlatego zdecydowałem się jednak na postać fikcyjną. Natomiast główny bohater Jakub Szapiro, jest. No, jest w zasadzie można powiedzieć, że jest fikcyjny całkowicie. On jest jakoś odlegle wzorowany na takim żydowskim bokserze Szapsiorodholcu. Bokserze z Makabi Warszawa. Taki. On był gwiazdą rzeczywiście przedwojennego warszawskiego boksu. łącznie z jakimiś wyjazdami do Ameryki i tak dalej. Natomiast, no, nie był gangsterem, o ile mi wiadomo. Mhm. Z Jakubem natomiast łączy go w pewnym, łączą go w pewnym stopniu jego wojenne i powojenne losy, ale tutaj nie będę wyjawiał, bo. <śm> Ale z głównym bohaterem Pana na przykład łączy boks. Bo gdzieś przeczytałem. Nie, że no, mnie nie łączy, że, 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 że zajął się pan tym sportem. Znaczy, bo to wyniknęło tak po prostu z, z, mojej, z mojej metody literackiej. Znaczy, ja staram się pisać o rzeczach, o których mam pojęcie, a mhm. ponieważ boks łączy, znaczy boks gra ważną rolę w tej powieści. To nie wyobrażałem sobie, jak miałbym pisać o, o boksie. No, nic o nim nie wiedząc, prawda? A takie, takie rzeczy jak boks na przykład, to nie jest coś, o czym można się dowiedzieć um, czytając o tym. To trzeba po prostu mm -hmm. zrobić samemu. Więc zacząłem, zacząłem boks. Y, zacząłem się tam boksu uczyć, powiedzmy, boks mm -hmm. trenować. No Jakoś mi się spodobało już to ze mną zostało. No, to jest, okazało się, że to jest sport, który mi, który mi bardzo odpowiada. To no, bieganie dla pana jest bardzo nudne. Jest niezwykle nudne. To jest najmniejsza rzecz świata. Ja, nie, nie rozumiem. Znaczy. Może potrafię sobie jakoś wyobrazić, w jaki sposób ludzie się przy bieganiu, nie wiem, relaksują, koncentrują. No nie wiem, ja natomiast nie, nie, nie przepadam. Zdarza mi się biegać jakby też z, z powodu tego treningu bokserskiego. To czasem dobrze robi, ale to... Mhm. to... To jest moja najmniej ulubiona część tego drżenia. Ale ten boks w taki dziwny sposób, myślę, też wpłynął na, na tę książkę, na króla. Bo jak pan opisuje te postaci bokserów, to jak wymierzają sobie, wymieniają te ciosy, to też jest ciekawy opis ciała w. w tej książce. Bo y, ciało jest jednym z głównych tematów tej powieści. Ciało i, i jego, i nieludzkość ciała, że tak powiem. To znaczy cała ta, cała ta zwierzęca strona naszych ciał, to znaczy y, ciało i, i przemoc chyba. Jest to w dużym stopniu powieść właśnie o, o ciele i o przemocy. Y, I tutaj na pewno. Y, Te moje bardzo ograniczone oczywiście doświadczenie w, w treningu bokserskim bardzo na to wpłynęło, bo to hmm, czy tam doświadczenia tych, tych paru sparingów, które, które robiłem, to y, to jest jakieś inne rozumienie ciała. Mhm. I nie tylko w sensie, że, że uczymy się wtedy więcej o jego motoryce. O y, o granicach, o tym, jak działa. Nie yy, pan, o, o tym zastrzyku z adrenaliny i kortyzolu, który się, który się wydziela w sytuacjach jakiejś właśnie walki i tak dalej. Ale też. Yy, no jest to jakaś, wie pan, jest to jakaś taka strona człowieczeństwa, właśnie nie do końca ludzka. Yy o których chyba ja nie, nie, nie bardzo umiem o tym mówić, bo nie mam mm -hmm. do tego warsztatu, nie mam tego języka i dlatego o tym piszę książki. <laughs> ja w ogóle staram się pisać powieści o tym, czego nie potrafię powiedzieć językiem dyskursywnym, bo tak mi się wydaje, że takie, takie powieści jest sens pisać, do tego służy literatura, żeby mówić o rzeczach, których się nie da powiedzieć inaczej niż, niż literaturą. Rok 1937 był panu potrzebny, bo ta historia jest osadzona w tej Warszawie żydowskiej, mało znanej. Bardziej znamy tą, tą Warszawę, ten mit Warszawy międzywojennej, Paryż Północy. I to rzeczywiście tam wszystkim dostaje się porówno a już szczególnie tym bohaterom, którzy są w jakiś sposób wplątani w politykę. Ale ma pan na myśli ich losy, czy, czy w jakim sensie się dostaje? Dostaje się porówno, że w, sensie, w tym sensie, że większość tych postaci w jakiś sposób jest hmm, Yy, negatywna, związana, mm. ma, ma, ma jak gdyby tą, tą złą stronę, ta mm -hmm. zła strona ich jest mm -hmm. wyeksponowana. Właściwie tam nie ma pozytywnych postaci. No wydaje mi się, że rywka Ki jest taką pozytywną mm -hmm. postacią. Yy, pewno w jakimś stopniu. I w ogóle no, kobiece postaci tak, są tak, pozytywne. Tak, to kobiece tak. zdecydowanie. Natomiast z, z mężczyznami rzeczywiście może trochę słabi. Yy. Potrzebowałem tego 1937 roku, ponieważ no chociażby dlatego, że to był, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy rok, w którym na wszystkich warszawskich uczelniach wprowadzono getta ławkowe i Numerus clausus. I nie była to inicjatywa władz uczelni, tylko raczej było to wymuszone przez studentów, przez mhm. polskich działaczy z organizacji polskich organizacji studenckich, bratniaka, i korporacji, było to wymuszone na. Na, na władzach uczelni. Yy, potrzebowałem również 1937 roku z powodu mm, krążących wtedy plotek o przygotowywanym yy, zamachu stanu. Który do dzisiaj historycy nie, nie są pewni, czy ten zamach stanu był rzeczywiście przygotowywany, czy tylko, czy tylko jakby opozycja rozsiewała te plotki, żeby zaszkodzić ówczesnej władzy. Ja natomiast no, postanowiłem potraktować go jakby, jako yy, jak autentyczny, jakby to rzeczywiście mhm. miało do niego do, dojść, ale tak jak, tak jak w historii, jak z historii wiemy, również w książce. Może ja nie będę mówił. Nie no właśnie, pracy. bo my, my tak mówimy, żeby też. Nie, Natomiast nie jest to historia alternatywna, prawda? Nie, nie, nie zdradzić Państwu za wiele, żeby też mieli Państwo przyjemność z lektury. Ja myślę, że też ten 37 rok był Panu potrzebny, że za dwa lata był rok 39. Yy, tak, ale to, to wie Pan. To, to... Nie byłoby specjalnej różnicy, czy, by to, czy byłby pod tym względem, czy, czy byłby, byłby to rok czy 1937, prawda, i tak dalej. Um, natomiast tak, no to jakby dla. Chyba każdy czytelnik te, tej książki jest świadomy, co się wydarzyło później i że jest to pewne, powiedzmy, nie, jakaś cisza przed burzą dopiero, prawda? To w mhm. tym sensie jesteśmy tak. mądrzejsi od bohaterów, bo bohaterowie tej powieści nie wiedzą, co się wydarzy za dwa lata. A my razem z narratorem wiemy. Mhm. Wiemy też, że prawa do ekranizacji utworu jeszcze przed premierą zakupił Kanał Plus. Tak. To będzie serial, czy to będzie Seria. film? Serial. Serial. Sześciodcinkowy. Czyli pan już więcej wie poza tym, co tutaj się przebija do, znaczy, do pracy. Nie, nie, nie do... za, jeszcze, nie zaczęliśmy jeszcze prac. To jest jakby w toku, no ale zaczniemy. Niedługo. Mhm. Więcej nie możemy nic powiedzieć. Kto będzie reżyserował? Kto. Eee, kto będzie reżyserował? Powiedzieć nie mogę. Natomiast. Eee, nie, w ogóle lepiej. Lepiej, żebym nie mówił, bo jeszcze. To wie. No to nic nie mówimy. Wiemy i, i możemy to powiedzieć, że książka jutro ma swoją premierę. Zapraszamy do lektury Szczepan Twardoch, pisarz, autor najnowszej powieści Król był dziś gościem poranka dwójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.